za dużo to ja nie nagram. Mam 2 minuty do tramwaju, chciałam wykorzystać, czy dlatego, że w zoo jakoś tak chciałam skondensować ten czas i jakoś nie za bardzo cokolwiek nagrama i też nie za bardzo miałam procenty na telefonie, a i też ciągle gdzieś ludzie, słońce, także nie są aż tak sprzyjające warunki jak bardziej tak wiosną. Teraz już się zaczyna ten okres wycieczkowy, niewycieczkowy, także więcej ludzi. Chciałam powiedzieć o pewnym zachwycie z marki, która dostępna jest w House of Merlot. Wydaje mi się, że na wyłączność w Polsce w tym momencie. Atelier Oblik, czy Oblik Atelier. Ja mam jeden flakonik i poznaję różne inne zapachy i muszę powiedzieć, że Flowers, Woodu Flowers albo Flowers Woodu przeogromnie mnie zachwyciły i powiem, jestem w szoku, bo jaki ten zapach, jaką on ma siłę, jaką on ma moc, jakie parametry, jaką błoniastość, niesamowicie zauważam, jest pięknie wplecioną wytrawnością, także ona zajęcie się w zestawieniu wytrawnym, tym, który obiecałam, może akurat to zwiedzać, będziemy kilka dni moich rodziców i dziadków jeszcze przed przeprowadzkowo, także może wtedy uda mi się coś takiego w końcu sklecić, nagrać. Powiem tak, pięknie wpleciona wytrawność, niezwykła wytrawność. Tam są faktycznie te wytrawne w tym Woodu. One są na takim tle silnym, skórzanym, ale takim pozytywnym, w sensie taka skóra, która mnie zachwyciła w Desu Group Design, czy też w Rich Messie. Piękny zapach i to jest także wow. Group Design bardziej mi się podoba chyba na skórę męską. Uważam, że przepiękny zapach na skórę męską, także w cyklu perfumy dam się też, że będzie o tym zapachu na pewno niejednokrotnie. Natomiast to Woody Flowers, to tak jakby wziąć siłę tamtego zapachu i wpleść te wytrawne i różne inne akcenty, przez co ten zapach pięknie będzie się nadawał na skórę damską. Poznałam, mam wszystkie, ale na razie tak sobie poznaję powolutku. April. I powiem tak, chyba kwietniowy, nie bardzo dobrze pamiętam. Czuć takie aspekty ptaszernianek, w niektórych zapachach z irysem i też takie trochę taką gruszkę. Ciekawe, intrygujące. Ten zapach Sea w nazwie, bardziej cytrusowy niż nadmorski. Jest to, a propos nadmorskich zapachów, będzie też takie zestawienie. Inny zapach, z kolei nowość Mustang Bar mnie mocno zaintrygował. Więc chyba, nie, jeszcze nie mój tramwaj, także jeszcze mogę mówić. Co tam jeszcze poznałam z Atelier Oblik? Trochę potestowałam już Bohemianus, ponieważ kolega perfumowy wspominał, że ten według niego najciekawszy. To powiem tak, te drzewne, jakieś skojarzenia, wow, budzą z innymi drzewnymi, także dla mnie jednak bardziej ten Woodu Flowers. Ja jeszcze będę go testowała i będę stwierdzać, czy jest mi potrzebny flakonik, czy nie. Tam dwa zapachy i testowałam jeden już trochę mocniej. Zdobyły nagrodę, jeżeli chodzi o markę Atelier Oblik. Jeden z nich to beton i kolega mi wspomniał, że to jest taki zapach wyremontowanego pomieszczenia, mieszkania i tak dalej. A jak mam zapach remontu i ja go mam w postaci flakonu, będę opowiadała o tym oraz pewnym czarnym aspekcie Elisire i jeszcze pewnym zapachu Grzegorza Placka, polskiego twórcy, niż tylko grupa właśnie takiej remontowości. Zobaczymy, czy faktycznie remontowość się na mnie ukaże. Ja ją wyczuwałam w tym czarnym aspekcie Elisire i Tim Wyvern Grzegorza Placka. W tym betonie takie pierwsze zetknięcie chyba nie do końca. I w tym momencie już podjeżdżam mój tramwaj, także kończę. Dziękuję, do usłyszenia.